Witam Was bardzo serdecznie w nowym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie bardzo nietypowo, ale historia będzie dotyczyć Szkocji, czyli miejsca, w którym aktualnie mieszkam. Zaraz Wam puszczę rozmowę telefoniczną, którą nagrałem, którą odbyłem z osobą, powiedzmy, znajomą, znajomej, więc nie taka moja bezpośrednia znajoma. I za zgodą tej osoby nagrałem tą rozmowę telefoniczną. Oczywiście ta osoba sobie zażyczyła być anonimową, mieć zmieniony głos i oczywiście nie pokazywać jej wizerunku, więc zmieniłem całkowicie głos tej osoby w programie komputerowym i nie pokazuję twarzy tej osoby, tylko to będzie w formie jakby, no, po prostu usłyszycie tą rozmowę telefoniczną, a dotyczy to zjawisk paranormalnych, zjawisk UFO w Szkocji. Także no, zapraszam do tej krótkiej rozmowy. Zobaczycie, sami osądzicie, co o tym, no sami sobie, że tak powiem, rozkminicie, co o tym sądzicie. Jak macie ochotę, to napiszcie w komentarzu, co o tym sądzicie. Ja, tak jak mówię, tej osoby osobiście nie znam, bo to jest znajoma mojej znajomej, więc ja tam jakby swoje opinie mam na ten temat, ale nie będę ich wyrażać w tym filmie. Zapraszam już do tej rozmowy. Cześć, mam na imię Ewa i studiuję prawo w Szkocji, w Edynburgu. Mam 21 lat i na co dzień jeszcze dorabiam sobie jako kelnerka w dużej restauracji w Edynburgu. Swoją historię chciałam opowiedzieć, będąc anonimowa, ponieważ to, co mi się przydarzyło, to może niektórym osobom wydawać się śmieszne, żałosne. W zasadzie, gdybym sama usłyszała taką historię kilka dni wcześniej jeszcze, to pomyślałabym, że ta osoba zwariowała, że ta osoba robi sobie żarty. Natomiast sama przeżyłam coś takiego, co odcisnęło piętno w mojej psychice i z całą pewnością do końca życia tego nie zapomnę. Nie wiem, jak to wytłumaczyć. Sama nie wiem, no nie wiem po prostu, jak to wytłumaczyć, bo to, co mi się przydarzyło, to było tak zwane spotkanie z istotami z innych cywilizacji, z cywilizacji pozaziemskich. Ja generalnie jestem osobą mocno stąpającą po ziemi. Nigdy nie wierzyłam istnienie cywilizacji pozaziemskich. Szczerze mówiąc, zawsze myślałam, że jesteśmy sami. Że życie jest tylko na tej planecie, na której mieszkamy. W zasadzie to nigdy się w tą tematykę nie zagłębiałam, ale jak ktoś mi coś opowiadał kiedykolwiek o tak zwanym UFO, to się po prostu z tego śmiałam. Śmiałam się z tych ludzi, że mają bujną wyobraźnię. Jak mówiłam, studiuję w Edynburgu prawo i to, co mi się przydarzyło, miało miejsce na początku października 2023 roku. Szłam sobie normalnie na uczelnię, przechodziłam przez taki osiedlowy park, w którym mieszkam. Nie będę podawać więcej szczegółów, ponieważ chcę zostać całkiem anonimowa. Podałam tylko swoje imię, wiek i co robię w Edynburgu, to wystarczy. Szłam przez ten park, jak każdego dnia na uczelnię. I jest taki kawałek parku, który jest bardzo, jakbym to nazwała, zadrzewiony, bardzo gęsty. Drzewa dotykają się swoimi koronami, tworzą coś w rodzaju takiego tunelu. No to piękne jest, tak na marginesie. Ale też może być takie lekko przerażające, kiedy idziesz tam sama wieczorem lub wczesnego rana, ranka, kiedy jest jeszcze ciemno. No i ja szłam rano, było jeszcze ciemno, nie całkiem ciemno, ale jeszcze nie świtało. To już jest jesienna pora.
osoba miała udar i właśnie ten udar tak się rozpoczynał, przez takie mrowienie, więc od razu sobie pomyślałam, jestem troszkę osobą, no może nie pani Karą, ale która lubi sobie przybierać do głowy czarne scenariusze, jak coś się dzieje ze zdrowiem. Więc pomyślałem się, że mi się zaczyna coś takiego dziać. Więc usiadłem na ławce, wyciągnąłem butelkę wody. Zacząłem pić tą wodę i badać sobie samodzielnie puls. Po chwili to mrowienie ustało, ale przede mną pojawiły się, no właśnie nie wiem co, pojawiło się. Zobaczyłem trzy szare, wysokie postacie stojące kilka metrów przede mną. To było dziwne, bo widziałem te postacie, a nie czułem lęku. Gdybym sobie takie coś wyobrażała wcześniej, to pomyślałabym, że po prostu w panice zacznę uciekać, zacznę krzyczeć, ale ja nie czułem lęku. Jedynie zdziwienie i coś w rodzaju zaciekawienia. To było dziwne uczucie, tak jakby ktoś oddziaływał na moje myśli, na moje emocje. W pewnym momencie zrobiło mi się ciemno przed oczami, ale to było takie chwilowe, jakbym po prostu zamknęła na sekundę oczy i zaraz je otworzyła później. Po tej chwili, kiedy mi się zrobiło ciemno przed oczami, nagle zrobiło się bardzo jasno i byłam w jakimś pomieszczeniu. Nie wiem, wszystko było białe. Sufit, ściany, łóżko, na którym leżałam. Jak sparaliżowana, nie mogłam się ruszyć. Mogłam tylko przewracać gałkami ocznymi. I to było bardzo, bardzo dziwne uczucie, bo nadal nie czułam lęku. Nadal nie opanowała mnie panika, tylko zdziwienie i zaciekawienie. I znowu trwało to może, nie wiem, trudno mi jest powiedzieć, bo straciłam poczucie czasu, jak się później okaże. Trwało to może, wydaje mi się, że trwało to minutę, kiedy byłam w tym pomieszczeniu. Może dwie minuty. I nagle znowu zrobiło mi się ciemno przed oczami. Otworzyłam te oczy. I znowu siedzę w parku na ławce, tylko że już jest jasno. Chwilę mi zajęło, zanim się ocknęłam całkowicie i zanim w ogóle zaczęłam o tym myśleć, bo czułam się tak, jakbym właśnie wybudziła się ze snu i jeszcze coś tam mi się śniło, jakbym była właśnie w takim półśnie i na pół obudzona. No i po chwili odruchowo popatrzyłam na telefon, ponieważ mój mózg uświadomił sobie, że przed chwilą szłam na uczelnię, było jeszcze ciemnowo, a nagle jest jasno i pełno ludzi chodzi. Patrzę, jest godzina 13:30. A wtedy, kiedy szłam na tą uczelnię, to było przed 7 rano, więc minęło ponad 6 godzin, około 7 godzin minęło. A ja nie wiedziałam, co się stało. Zobaczyłam na telefon, mam mnóstwo nieodebranych wiadomości i mnóstwo SMS-ów od znajomych z uczelni, a nawet od samego profesora, wykładowcy. Nie wiem na dzień dzisiejszy, co się stało. Staram się o tym nie myśleć cały czas, a jednocześnie chciałabym bardzo wiedzieć, co mi się przydarzyło. Momentami myślałam, że miałam jakiś epizod psychotyczny, że straciłam świadomość na chwilę i to mi się przyśniło, ale z drugiej strony to było wszystko tak realne i tak prawdziwe, że nie mógł to być sen.
się o komukolwiek o tym mówić. Powiedziałam o tym dopiero mamie i siostrze. Nie powiedziałam żadnej koleżance. Marcin jest pierwszą osobą, której to opowiadam. Bo zagwarantował mi całkowitą anonimowość. Na dzień dzisiejszy staram się jakoś sobie radzić z tym i po prostu staram się dociekać prawdy. Nie wiem, czy zostałam uprowadzona przez tak zwane UFO, czy po prostu straciłam przytomność na jakiś czas, ale gdybym straciła przytomność, to pewnie bym nie siedziała tak w parku na ławce i pewnie byłabym gdzieś już w szpitalu, ktoś by wezwał pogotowie, karetkę. No nie mogę dłużej już mówić na ten temat, bo zaczynam się denerwować i po prostu zaczynam się coraz bardziej tego bać, tego co mi się przydarzyło. Dzięki za wysłuchanie tej historii. Może zdecyduję się jeszcze tutaj na tym kanale kiedyś to opowiedzieć. Ale na dzień dzisiejszy muszę sobie z tym jakoś radzić.